Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, grudzień, troszeczkę słońca nam pokazał i od razu problem. Nie dość, że tego słońca mało, to jeszcze zaczynają się problemy. Akurat z małą fotowoltaiką zaczynają się problemy, czyli z regulatorem MPPT. I zanim wam powiem, o co chodzi, jaki jest problem, zapraszam was serdecznie na targi Enex, które już w lutym się odbywają, także teraz taki krótki wstęp będzie. Mam nadzieję, że i wy nie możecie się doczekać już na targi Enex w Kielcach. Strefa YouTubera już niedługo was tam wszystkich powita. Zapraszam serdecznie, a kto zaprasza i co się będzie działo, to w tym materiale. Zapraszam! Bądźmy razem 7-8 lutego. Trzystu wystawców w 7 halach. Bądź z nami w strefie YouTubera. Razem możemy więcej. Zapraszam na ciekawe rozmowy w strefie YouTubera. Zapraszam fanów elektromobilności. Spotkajmy się na Enexie. Michał zapraszał fanów elektromobilności. Chętnie zajmę się jego baterią. Opowiem wam, jak skomunikować się z takimi bateriami. Już nie mogę się doczekać spotkania z wami. O magazynach mogę rozmawiać bez przerwy. Będziemy oczywiście mówić o magazynowaniu energii. Oto przyszłość. Domy sterowane przez telefon? Nic prostszego. Porozmawiamy, jak te wszystkie zabawki OZE połączyć w jedną logiczną całość. A więc 7-8 lutego 2024. Musisz tam być. Zapraszamy. Strefa YouTubera. No i słuchajcie, lecimy z tematem. O co chodzi? Słuchajcie, tutaj mam taki regulator MPPT. On mi obsługuje dwa panele. Zaraz przejdziemy do tych paneli, bo dzisiaj jest pogoda okropna. Dzisiaj jest jeden stopień, ale wiatr taki jest mocny, tak wieje. Zobaczcie, tu mamy 20 km na godzinę, ale dzisiaj to potrafi sobie tak syto po... O, tutaj mamy porywy 34,6. Jest takie przeraźliwe zimno, że masakra, ale to zimno, jak to mówią, dla fotowoltaiki jest dobre, prawda? Bo zimny panel, produkcja super, prawda? Lepsza produkcja, nawet w zimie, jak to niskie słońce, teraz grudzień, dzisiaj mamy który? Słuchajcie, 21, także te najkrótsze dni w roku tak naprawdę, to słońce najniżej. Ale ja akurat te panele mam pod kątem prawie 90 stopni, one prawie wpione są. I zaczęły się problemy. Już wam mówię, o co chodzi. Tutaj mamy taki temat. Tu jest regulator MPPT 30-amperowy. Pod niego są podpięte dwa panele bifacjalne. Bifacjal tu nie działa, bo jest oparte o ścianę. I MPPT ma zakres... 30 amper to ok, ale mamy tutaj zakres 100 V. Te bifacjale tam podejdziemy, bo już nie pamiętam dokładnie, jaki mają zakres, ale przychodzę, wali mi błąd. E10. Tu jest po niemiecku napisane, ale chodzi o to, że za wysoki woltaż, słuchajcie, z paneli. Także zimny panel, wiatr go smaga cały czas, słonko wychodzi zza chmury i ogranicza nam, znaczy nie, inaczej, nie ogranicza, tylko obcina produkcję tak naprawdę, bo ja w tym momencie muszę przyjść. Jest tak przypadkiem, że tak powiem, wypatrzyłem, bo tutaj nie siedzę cały czas. Trzeba iść, rozłączyć panele, włączyć. A zobaczcie, 65 V teraz jest, bo praktycznie nie mamy produkcji. O, tutaj 200 W leci z jednej instalacji. 65 V jest, bo nie ma produkcji ogólnie, ale jest obciążony panel. I mamy 1,3 ampera. Tylko że jak to się wszystko rozbuja, to tu się zaczyna po prostu wali ponad 100 V i odcina. Już mi się tak 3 razy po prostu zdarzyło. Także no i w zimie potrafi fotowoltaika zaskoczyć. Tutaj na tych większych falownikach to nie ma problemu, bo ten woltaż pójdzie w górę i tutaj nie ma ograniczenia, ale jednak tutaj niestety brakło. Także przejdźmy do paneli, gdzie one są i dlaczego tak się dzieje. Mówię, będzie wiało,
Chyba, że się uspokoił trochę. O, trochę mniej wieje. O, tutaj są te dwa panele. Z perspektywy tu złapiemy. I słuchajcie, one są skierowane na południowy wschód. Panele są skierowane na południowy zachód. Znowu się, słuchajcie, rozwiało. Jak widzicie, kąt tu jest około 85 stopni. I teraz, jak to słonko tutaj z jakiejś chmury wyskoczy, ono jest nisko, ono jest bardzo nisko. Daje na taki zimny panel i od razu odcina, po prostu 100 V nam bije, bo panele mają już, idziemy na parametry. Tu mam takie same panele, także można wyczaić parametry, słuchajcie. I już szukamy, o zobaczcie, tutaj mamy 48 V obiegu otwartego, a pracy mamy, już moment, gdzie jestem do pracy, bo gdzieś zginął, 40 V. Tylko, że jak one takie zimne, to prawie pod 50 V widać podchodzi. No i robi robotę, no niestety obcina nam, słuchajcie, produkcję. Także no niestety, wieje. Wieje okropnie, masakra normalnie jakaś. Oj, zaraz mi drzwi porwie. Jest fajnie. Zobaczmy, jak już jesteśmy tutaj, słuchajcie, jak sobie magazyn radzi. Długo będzie o nim film. No i ciągniemy z magazynu i nawet troszeczkę w niego energii poleciało. Także zobaczmy przy okazji. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. O, coś się w domu dzieje. Jakaś produkcja z fotowoltaiki jednak idzie, 850 W. Tutaj mamy bardzo ładnie, jak widać, prawie 2 kW podbieramy z baterii. Bateria jest ustawiona do rozładowania do 40%, także i tak mi dzisiaj doładowało, bo już było nawet 44. Także zobaczmy, jak to się zachowuje. Nie system information. O, no 2,8, prawie 3 kWh, prawie 3 kWh doładowało energii. Z fotowoltaiki 6,88, najkrótszy dzień w roku. Nie ma źle, słuchajcie, nawet ogólnie miesięczny już 164 kWh, no prawie z 9 kW w instalacji, no ale pobór mam dosyć większy, bo 1045 kWh, pompa ciepła pracuje, wszystko, słuchajcie, pracuje. Także leci sobie jeden, drugi sobie też fajnie leci. Po modernizacji tych wszystkich, słuchajcie, baterii, po naładowaniu, od tego czasu już tydzień czasu minął, nie doładowuję z sieci, także tej energii w niskonapięciowym wystarcza jak na razie i jeszcze jest dostarczana, bo widzę, że cały czas się trzyma 26,6. Na tym fajny mam podgląd, tutaj sobie pilnuję, tutaj widzę, jaka jest produkcja z instalacji, jakie są pobory. Tutaj też można sobie zobaczyć, ile jest voltów. Ale wtedy widzę napięcie na panelach, a mnie interesuje moc instalacji i amperaż, a na tym MPPT sobie obserwuję po prostu woltaż. I jeszcze jakby ktoś właśnie pytał, jedno MPPT, znaczy falownik i MPPT się nie gryzą. Falownik tutaj ładuje, rozładowuje, a MPPT jest w tym samym końcu podpięte i doładowuje baterię. I nie gryzą się, jeden pcha, drugi pcha, nie ma problemu, chyba że wywali napięcie i no niestety, wtedy już jest problem, bo trzeba iść po prostu odpiąć panele, wyłączyć panele i uruchomić je z powrotem, bo sam się nie uruchomi, także trochę tak kiepsko, to powinno wstać po czasie, no ale to jest tylko zwykły regulator MPPT, także tutaj nie oczekujmy cudu, nie? Victron może by się za chwilę podniósł, ale Victron kosztuje pewnie ze 3 razy tyle jak ten, także nawet w zimie potrafi nas słonko zaskoczyć. Fajnie, że jest więcej, jest trochę tej energii. Niestety, jak widzicie, tej produkcji jest tyle, co kot napłakał. Niestety, czekamy już dni coraz dłuższe, także tej energii będzie coraz więcej. Taka ciekawostka. Także ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Szczęścia, zdrowia, pomyślności.